Na początku XX wieku Polacy żyli średnio nieco powyżej 40 lat. Dzisiaj przeciętna długość życia jest niemal dwukrotnie wyższa. To po części zasługa antybiotyków i poprawy warunków życia, w tym w szczególności higieny, ale wzrost ten nie nastąpiłby bez szczepień. Byłoby to niemożliwe, gdyby nie Odon Buivit, bakteriolog, prekursor szczepień, orędownik higieny i pierwszy polski feminista. Uczył się od najlepszych, Kocha i Pastera. Był pionierem badań nad szczepionkami. Otworzył pierwszą na ziemiach polskich stację szczepień przeciwko wściekliźnie. Był też bardzo aktywnym społecznikiem. Początkowo rodzina Buivitów mieszkała w Złowie, potem przenieśli się do Warszawy i tam właśnie w stolicy upłynęło dzieciństwo Odona. Odo Buivit był uczniem dosyć miernym. W sposób szczególny trudna była dla niego nauka łaciny i greki. Te trudności w szkole były spowodowane trudną sytuacją materialną rodziny Buivitów. Młody Odo musiał wspomagać swoich rodziców, udzielając korepetycji. Przez trudną sytuację materialną Buivit niemal nie zaprzepaścił swojego niebywałego talentu. 3 razy powtarzał 6. klasę, aż wreszcie został wyrzucony z gimnazjum. Nie poddał się jednak. Postanowił przygotować się do matury samodzielnie. Zdał ją znakomicie, co otworzyło mu możliwość studiowania medycyny na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Jego życie odmienił jeden z wykładów profesora Henryka Hoyera, wybitnego polskiego histologa. To jest również ten czas, kiedy ma miejsce bardzo ważne wydarzenie w historii medycyny, czyli Robert Koch, czyli to jedno z największych nazwisk historii medycyny, historii mikrobiologii, odkrywa prądki gruźlicy. I Hoyer właśnie, jako nauczyciel akademicki, był tym, który to wielkie, wspaniałe odkrycie zaprezentował swoim studentom. I Buivit po latach wspominał, że ten z pozoru drobny fakt, po prostu wykład profesora Hoyera, był dla niego takim momentem zwrotnym. Wtedy zdecydował się, że spośród tych wielu dyscyplin, które oferuje medycyna, które można podjąć, którymi warto się w jakiś sposób zainteresować, zdecydował się właśnie Buivit wybrać mikrobiologię jako wtedy dyscyplinę zupełnie nową. Mikrobiologia zajmuje się badaniem drobnoustrojów, bakterii, grzybów i wirusów. Bakterie zasiedlają praktycznie całą Ziemię, także nasz organizm. Większość z nich nie wyrządza nam szkody, jednak niektóre powodują śmiertelne choroby, w tym gruźlicę, cholerę czy dżumę. Nieco inaczej jest z wirusami, które nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania i potrzebują organizmu żywiciela. Buivit chciał o nich wiedzieć jak najwięcej, a miał okazję uczyć się od 2 największych umysłów tamtych czasów, Roberta Kocha i Ludwika Pastera. Buivit przebywał u Pastera 3 miesiące i tam nauczył się przygotowywać szczepionki przeciwko wściekliźnie. Zresztą, kiedy wyjeżdżał i wracał do Polski, dostał zakażone króliki od niego i to one były pierwszymi zwierzętami doświadczalnymi, na których pracował. Dzięki nim mógł stworzyć swój instytut. W momencie, kiedy Odo Buivit w swoim mieszkaniu, przemeblowanym, przeorganizowanym, tak jak tylko było to możliwe, otwiera JJ, dokładnie taką samą stację na wzór stacji paryskiej, to jest wydarzenie bardzo ważne. Przede wszystkim w tym momencie pojawia się pierwsze tego typu miejsce na ziemiach polskich. Do tej pory pacjenci zamieszkujący na ziemiach polskich to mieli jedyną możliwość udania się do Paryża, co w większości przypadków było zupełnie nieosiągalne, niemożliwe. Szczepionka przeciw wściekliźnie różni się od większości innych szczepionek. Nie trzeba jej podawać przed chorobą, aby organizm zdążył się uodpornić. W przypadku wścieklizny okres inkubacji trwa tygodnie, a nawet miesiące, więc potencjalnie zakażonemu można podać zastrzyk nawet po długim czasie od ugryzienia.
Kuracja w stacji szczepień Buivida trwała kilkanaście dni, w czasie których pacjenci stale przebywali w jego mieszkaniu, aby mógł ich doglądać. W ten sposób Buivid uratował od śmierci setki ludzi. Wtedy był to problem znaczny. I przy silnych pogryzieniach, silnych pokąsaniach śmiertelność dochodziła do wartości 80%. W momencie, kiedy taka stacja zaczęła funkcjonować w Warszawie, ta śmiertelność wyników wścieklizny spadła do mniej niż 1%. To było wielkie osiągnięcie. Mimo swoich osiągnięć, Buivid spotykał się z niezrozumieniem, a nawet z szykanami ze strony środowiska naukowego. Uważano, że goni za nieosiągalnym, a badane przez niego bakterie nie istnieją, ale stanowią wytwór jego wybujałej wyobraźni. Buivid nie zrażał się jednak, pracując nad kolejnymi szczepieniami i testami wykrywającymi choroby zakaźne. Światową sławę przyniosła mu tuberkulina. Tuberkulina stała się ważnym testem diagnostycznym, pozwalającym monitorować zakażenia gruźlicą w społeczeństwach na przełomie XIX i XX wieku. Prątki gruźlicy, w przeciwieństwie do innych bakterii i wirusów, pojawiły się najpierw u ludzi, a dopiero potem przeniosły się na zwierzęta. Zakażenie nimi przebiega głównie drogą kropelkową, a infekcja najczęściej obejmuje płuca, rzadziej węzły chłonne. Choroba dziesiątkowała populację świata, szczególnie w XIX wieku. Odpowiadała wtedy za 1/4 wszystkich zgonów na świecie. Test Buivida i szczepienia pozwoliły na zahamowanie epidemii gruźlicy. Nie oznacza to jednak, że ta choroba nie stanowi już zagrożenia. Szacuje się, że gruźlicą zainfekowana jest obecnie 1/3 populacji świata, a choroba uaktywni się prędzej czy później u 10% z nich. W 2016 roku ponad 10 milionów ludzi zachorowało na gruźlicę, z czego zmarło 1 300 000. Głównie ubogich mieszkańców południowo-wschodniej Azji. Widowie mieszkali przez lata w Warszawie, zakupili też majątek w Otwocku i tam planowali osiąść, tam planowali już mieszkać, żyć, pracować. Ale w roku 1893 Odo Buivid otrzymał zaproszenie wystosowane przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaproszenie do objęcia nowo kształtującej się, nowo powstającej katedry higieny. Odo Buivid długo rozważał tę propozycję. Ostatecznie przeniósł się z rodziną do Krakowa. Po latach wspominał, że gorzko żałował tej decyzji. Od razu po przyjeździe dobitnie dano mu do zrozumienia, że nie pasuje do naukowej elity Krakowa. Buividowie zostali przyjęci bardzo chłodno. To byli przybysze z kongresówki. Patrzono na nich mało przychylnie, jako na ludzi obcych, którzy nie mają tego zaplecza w tradycji, w wielu pokoleniach akademickich. Nie tworzyli wcześniej ani oni, ani poprzednicy tej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny aspekt tego nieprzychylnego nastawienia to był aspekt finansowy. Tylko Buividowi jako jedynemu udzielono koncesji na wytwarzanie surowic szczepionek. Buivid zwyczajnie nie miał czasu na zastanawianie się nad reakcją środowiska na jego przyjazd do Krakowa. Szybko założył tam stację szczepień, do której masowo zgłaszali się pacjenci z całej Galicji. Wkrótce przeprowadził się do kamienicy przy ulicy Lubicz 34, w której mieszkał, prowadził stację szczepień oraz zakład produkcji surowic i szczepionek. Miejsce to stało się jednym z najważniejszych w Europie punktów badań nad chorobami zakaźnymi. Krakowski zakład profesora Buivida wyprodukował pierwszą polską surowicę przeciwbłonniczą. Buivid opracował kolorymetryczny test, który pozwalał bardzo szybko diagnostować cholerę. Dzięki temu można było w tamtych czasach likwidować ogniska zakażeń.
W tamtym czasie Buivid wykorzystywał przede wszystkim surowice odzwierzęce. Najpierw za pomocą toksyny wydzielanej przez bakterie uodparniał określone zwierzę, zwykle konia, a potem surowice z jego krwi wykorzystywał jako antytoksynę wstrzykiwaną pacjentom. Tak stworzył surowice przeciw tężcowi paciorkowcom dżumie oraz czerwonce. Buivid wiedział jednak, że szerzące się epidemie można zatrzymać jedynie poprzez drastyczną poprawę poziomu higieny. Oto Buivid był entuzjastą wodociągów, entuzjastą higieny. Zakładał wodociągi w Warszawie i był współbudowniczym wodociągów w Krakowie. Wodociągi zmieniły diametralnie higienę w miastach w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. W czasie I wojny światowej Buivid produkował szczepionkę na tyfus plamisty, który dziesiątkował żołnierzy i ludność cywilną. W swoim domu prowadził też szpital legionowy. W obliczu narastającego konfliktu z krakowskim środowiskiem naukowym odszedł z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie zaprzestał jednak pracy nad szczepionkami. Współpracował m.in. z Rudolfem Weiglem. To był moment zetknięcia się dwóch wielkich umysłów, dwóch wielkich naukowców i oni wtedy wspólnie podjęli pracę nad syntezą szczepionki przeciwko tyfusowej, różnych jej modyfikacjach. Oto Buivid miał bardzo postępowe poglądy, co odróżniało go od konserwatywnego krakowskiego środowiska. Wiele w tym względzie przejął od żony, Kazimiery Buividowej, działaczki społecznej i feministki. Kazimiera Buividowa to była wyjątkowa osobowość, z całą pewnością. Ona była takim barwnym ptakiem krakowskiego środowiska. Postanowiła przejść na bezwyznaniowość, co w tamtejszych czasach było bardzo kontrowersyjne. Buivid wspierał Kazimierę w tym działaniu społecznikowskim. Oni się w ten sposób uzupełniali. Zaczęli działalność zmierzającą do powstania w Krakowie gimnazjum, które mogłoby kształcić kobiety, aby mogły zdobyć maturę, a potem studiować na uczelniach wyższych. W 1932 roku Kazimiera zmarła. Buivid długo nie mógł się pogodzić ze śmiercią ukochanej żony. Zrobił więc to, co zawsze. Rzucił się w wir pracy. Zaangażował się w ruch esperantystów, założony przez kolegę ze studiów Ludwika Zamenhofa. Dwukrotnie pojechał do Brazylii, gdzie badał choroby tropikalne. Nadal doglądał też zakładu surowic i szczepionek, który prowadziła jego córka, Zofia Mostowska. W czasie II wojny światowej, nawet po śmierci Buivida, produkował on szczepionki na tyfus, z których część potajemnie trafiała do ludności cywilnej, ratując od śmierci tysiące osób.